Szczęść Boże, coś wam powiem. Kiedy wieczorem poruszamy się drogą, co kawałek znajdujemy się w świetle lampy, by za kilka kroków znów pogrążyć się w mroku. Te lampy wskazują nam drogę, ale tylko na chwilę. Jan był lampą, co płonie i świeci, tak jak mówił o nim Jezus. Jednak jego obecność też była tylko na chwilę. Bo zadaniem Jana było wskazanie na tego, któremu nie jest godzien sandałów dotykać. Wskazywanie na Jezusa ma doprowadzić nas do światła, którego żaden mrok nie może przyćmić, a jego światło jest tak wspaniałe, że każdy może z niego skorzystać. Czyni to przede wszystkim za pośrednictwem swojego Kościoła. Obecny w Kościele Duch Święty nieustannie przypomina nam to wszystko, czego nas Chrystus nauczył. Czyni to zarówno przez posługę pasterzy Kościoła, jak przez świadectwo wiary, którym wzajemnie oświetlamy nasze drogi. Nieraz ktoś podstępnie podpowiada ludziom, że należy trzymać się Chrystusa, bo On sam wystarczy, więc do tego nie potrzeba Kościoła. Życie według zasady Bóg tak, Kościół nie jest niestety sprzeczne z nauką Chrystusa, który Kościół umiłował, bo jest jego głową. Jan działał po to, by trafić słowem i przykładem w ludzkie serce, aby w nim mógł znaleźć się Chrystus. Lecz w sercu człowieka panuje moja wolność, więc Syn Boży musi prosić o pozwolenie, by wejść. Dlatego Jan, wzywając do nawrócenia, niejako wygładzał drogę dla Pana w nas. Przecież Ewangelia jest drogą do życia w światłości i szczęściu. Tylko życie w świetle sprawia, że żyjemy w prawdzie. Nie jest łatwe. Rezygnacja, poświęcenie, ugoda, prawda obecnie nie są w modzie. Ilu ludzi kręci się tylko wokół pieniędzy, przyjemności, wygody i kłamstwa. A posiadanie czystego serca i uwolnienie od rzeczy sprawia, że w sercu znajdzie się miejsce i dla Boga, i dla innych ludzi. Święty Jan od Krzyża mówił o Jezusie, że w Nim znajdziesz więcej niż to, czego możesz pragnąć lub o co prosić. Działający w Kościele Chrystus obdarza nas nieustannie nie tylko swoją nauką. Jego łaska nas uzdrawia, umacnia, przemienia nas w nowe stworzenie. Kościół jest tym dziełem Chrystusa, które szczególnie świadczy o tym, że On przyszedł do nas od Ojca. Jeszcze jedną ważną rzecz powiedział dzisiaj Jezus. Ja nie zważam na świadectwo człowieka. To znaczy, nie sugeruję się ludzką opinią na jego temat, na temat działania i nauczania. Gdyby słuchał ludzkiej opinii, nic by nie zdziałał. Im więcej jest sprzeciwu, by iść drogą prawdy, tym więcej zyskujemy przekonania, że to jest właśnie ta właściwa droga. Nasze świadectwo życia ma wielką moc. Może na ten ostatni tydzień przed świętami zróbmy coś szalonego, żeby ci nasi wierzący w Boga, ale nie praktykujący wiary, zobaczyli, że my, chrześcijanie, szykujemy się na coś ważnego. Postawienie komuś kawy albo poświęcenie czasu, którego mamy jak na lekarstwo, będzie dla nich małym światełkiem, które da im do myślenia. Bo na co my się właściwie szykujemy? Na kolejny czas obżarstwa i sprawiania sobie fałszywej przyjemności prezentami? Czy faktycznie na narodziny Króla, który chce prowadzić nas przez życie w pełni światła?